było z tym, a w sobotę też nie. Dzisiaj odpaliłem, ale to będzie krótki z tym. Słuchajcie. Dlatego no mówię to szczerze, otwarcie. Ja się wami nie przyjmuję. Od pół roku się wami nie przyjmuję. Mam na to wysrane. Po prostu mam na to wysrane. Bo ja nie będę robił, bo wy chcecie, no kurwa. Jak o coś was proszę, macie na to wyjebane. Chuj wyjebane. No to pierdolę to. Prosty w chuj. Po prostu i dlatego, tak jak mówię, no i jestem szczery aż do bólu i nie kryję tego. Nie mam zamiaru kryć, jak wy kryjecie. Bo wy się kryjecie tym, o bo co? Bo tak nie... nie gra... jak to się mówi? Jak to się mówi? Jak pacynka. Bo pierdolę wam. Ja mam, to jest mój kanał i ja sobie, jak mi się będzie chciało, to sobie odpalę, kiedy mi się nie będzie chciało, nie odpalę. No na to wysrane wasze, kurwa, jebane komentarze, wysrywane z dupy, bo można to powiedzieć, wysrane z dupy, kurwa. Dlatego ja się śmieję z was, nieraz, nie dwa, na tym nie widzieliście, że się z was śmieję. Bo mam na to wysrane. A mi koło dupy nie zrobicie, lecz sobie zrobicie, bo wy zmuszacie, nakręcacie inne rzeczy, jakieś tam zgłoszenie, zgłaszanie, pierdolić was. Jak ktoś nie umie doszanować i myśleć główką, to jest frajerem do końca życia, aż do śmierci. Proste. A wy tego, kurwa, nie rozumiecie, nie będziecie rozumieć, bo to jesteście frajerami tak. Który z was powie mi brany w życiu? Przyjedzie do mnie i pierdoni mi wiązankę. Żaden z was, kurwa. I dlatego sracie się pod sobą. No cóż, no. To jest wasza troszkę, nie moja. Tego typu. Właśnie. Sracie się jak skurwysyny. Nie wiecie, jak tu podejść. To, że kiedyś, to kiedyś. Ale teraz nie podejdziecie do mnie. No właśnie. To jest to, co zawsze tłumaczę wam, że wy totalnie sracie gaciami. Te małolaty, te gówniarze, którzy o, oni są mocni w internecie. W realnym życiu to są pizdy. I są pizdami do końca śmierci. Który z was, który wypisuje na komentarze jakieś tam rzeczy, który z was powie mi brany w życiu. Przyjedzie do mnie i powie mi to w twarz. Żaden, kurwa. Żaden. Bo jesteście jebane tchórze, którzy naprawdę boicie się to, co ja wam mówię. Dlatego prójcie się. A prójcie się i lepiej się. Mi to tam rybka. Po prostu. Mi to tam rybka, bo możecie się próć, a gówno zrobicie. A takie spanowanie i inne rzeczy, to możecie kopnąć mnie w dupcie. Bo te spamy nic nie pomagają. Wręcz przeciwnie, zaczynacie kurwa nakręcenie, bo oni się kurwiają przez to wszystko. Po prostu. Bo spamy, bo oni się kurwiają, jak cioty, jako frajerzy, to... No to trzeba spamować, tylko te spamy to gówno dają. I to jest właśnie to, że wy jako ludzie jesteście mocni przez internet, ale w głębi, w realnym życiu to jesteście takim pizdami, że gdzie nie pójdę, ktoś do mnie tego, jakbym przyjebał, to by poleciał 2 metry dalej. Proste. I właśnie wy tak się zachowujecie. Że jesteście mocni w gębie przez internet. Tylko w realnym życiu to jesteście pizdami. Dlatego mówię to szczerze, otwarcie. Nie mówię to po złości, bo to nie o to mi chodzi, bo mam na to wysrane. Tylko chodzi o to, że próbujecie, jakby powiem wam, zmusić mnie to, żebym robił streamy i inne rzeczy. Chuja.
Bo ja jestem głównym właścicielem i ja zarządzam. Wy jesteście jebanymi widzami, którzy oglądają. I powinni to szanować. A wy? Co? O Jezu, bo talie nie robię tego, co ja my byśmy chcieli. Chodzi o to, że piszecie gdzieś na forach i inne rzeczy, że mam spalony komputer rzekomo. Tego typu. Właśnie. Rzekomo. Tego typu. Właśnie. Coś słyszałem na ten temat i czytałem. Tego typu. Widzicie? Gdzie jest spalony komputer? Powiedzcie mi. Co? Powiedzcie mi. Tak szczerze, otwarcie. Co? Widzicie? Robicie z czegoś, czego nie wiem. Po prostu się wkurwiacie na to, że po prostu nie robię live'ów, tak? I chcecie mnie wkurwić. Wręcz przeciwnie, wam pokazuję, że jesteście frajerami. I tyle. Widzicie? No właśnie, to jest to, co zawsze mówiłem. Widzicie? A wy nic. Dalej pierdolicie jak pojebańcy tego typu. Widzicie? To jest to, co zawsze tłumaczyłem. Coś, ktoś panie, wy lecicie jak skurwysyn, cwele i inne rzeczy. No kurwa, to ja się zastanawiam. Czy ja jestem pojebany? Czy wy jesteście pojebani tego typu? Zobaczcie. Ja pierdolę. Widzicie? I kto jest teraz górą? Wow. I kto jest górą? Lamusy jedne. Tego typu. Przegraliście znowu ze mną. Tego typu. Już lepszy pich. Pis? Sorry, kurwa. Co ja tu kurwa pierdolnąłem? Ale no, dobra. Pis niż kurwa Tuska. Cóż, Tusk nam rozjebie Polskę tam. Już rozjebał Polskę. Tusk. Przekręci jeszcze bardziej ten kurki. A mówiłem. Zastanówcie się, kurwa. A co ty tajegę mówisz? I zaczyna się schodki. Zaczyna się schodki. Skończą się dotacyjne rzeczy, bo tu do tego dąży, że Polska będzie rozjebana, sprzedana. No mówię to kiedyś, kupę lat temu jakoś. Przypomnijcie sobie, kupę lat temu. Że dojdzie do tego, do tej władzy, że Polska będzie sprzedana. Już jest sprzedana. Widzicie? Dotacje się po to kończą, ukracają się. Podwyżki za wodę, za gaz, za prąd będzie coraz wyższe. Brawo, ludzie. Brawo, że poszliście za Tuskiem. Brawo! Brawo! Bo się dziwicie, że takie coraz większe rachunki się robią. Za wodę, za gaz, za prąd. Żywność. Brawo dla was, ludzie. Brawo. Dziękuję. Łopatę za piątkę. Czekajcie do przodu, nie do tyłu. Zapraszam na mój kanał. Zasubskrybuj kanał. Dziękuję za donata. Dziękuję jeszcze raz za piątkę tego typu. Amelka kupiec wpłacił 5 zł. Dziękuję za to. Zabierz mnie do domu. Nie chcę tu być. Nie jestem świętą, ale pomóż mi. I chuj wam w dupy. Niech wam się babcia śni po nocach, a w szczególności matce.
Spuszczam tego donata. Ale wy żyjecie, ja pierdolę, aż mnie, wiecie, rozbrajacie mnie, ale... Czekajcie. Dziękuję, chłopaku, za piątkę. Czepaj się do przodu i do tyłu. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybuj kanał. Tego typu, dziękuję jeszcze raz. Za piątkę tego typu BBB. Kilka pytań wpłacił 5 zł. Czemu Amelka jest w domu dziecka? Czemu zmyślałeś, że byłeś w Warszawie na majówkę? Dlaczego udajesz, że masz znajomych? I dlaczego masz meble z kartonu? Pan, słuchasz mnie? Słuchasz mnie? Dziękuję, chłopaku, za piątkę. Czepaj się do przodu i do tyłu. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybuj kanał. Tego typu, dziękuję jeszcze raz. Za piątkę tego typu BBB. Maria Czopelkiu wpłacił 5 zł. Kobra rozjebundo, czy lubisz w dupę? Masz ochotę na fisting waginalny? Bonzo uszy w dół, Maria mścicielka ze szmatą w ręku cię nawiedzi dzisiaj w nocy buchacha. Się wpierdalacie jak nie wiem co. Widzicie. Ja z Rafatusem na TikToku gadałem. I on jest fanem. Ja jego też. Mimo to, że on tam miał przeżycia. No, rozmawialiśmy z nim. Sorry. Rozmawiałem z nim. Ale wyszedł też na ludzi, jak ja, kurwa, a wy, po drugiej stronie ekranu, jak pizdy. Jak pizdy. Proste. Donaldami napierdalacie, o Jezu, ty, jaki taki. Zobaczy na swoje życie prywatne. Jak u was się układa? Jedno kurwa w pace, drugi po babciaku, trzeci kurwa zabij kogoś. Mam wymieniać dalej jeszcze? No właśnie, no chyba byście nie chcieli, żebym wyciągnął wam brudy. Publicznie. Proste. Parę osób wylądowało za pobicia. Brutalne pobicia. Za gwałty. Mam dalej wymieniać? Czy lepiej odpuścić sobie?
Morozcowanie, kurwa. Dalej mamy wymieniać? No właśnie. Mamy trzy rzeczy. Są parę rzeczy. To się trzymacie ode mnie dala. Tam krawę, ale za malowanie, za jakieś gwałty i inne rzeczy. Kurwa. Czy wiecie, co was grozi też nieraz, nie dwa? No. Wystarczy, że białko pokażecie. Kurwa. Zastanówcie się, kurwa. Nie hejtujecie, a sami zjebaliście swoje życie prywatne, które kurwa nie powinien się wpierdalać wam. Ale się wpierdalam, jakby nam się wpierdalacie. To co to? To macie do mnie kurwa pretensje? Miejcie kurwa do siebie pretensje. Że życie sobie zjebaliście. Jak trzody frajerzy. Jak skurwysyny, kurwa. Żeby zgładzić dziecko, molestowanie, zabicie, kurwa. Kto siedzi? Ja siedzę, kurwa? Czy wy, kurwa? Niech duży. Albo czekacie na wyroki. No to jak? Kurwa, kto jest górą teraz? No właśnie, macie odpowiedź na to. I mnie to rozbraja, co dzisiaj widziałem. Normalnie kierowca autobusu mata tego psa Jorka w kablotce, czyli tam gdzie jest kierowca tego, trzyma tego kurwa psa. Z psem jeździ, ja pierdolę. Zająć się zająć ulicą, ludźmi, którzy jeżdżą. Nie, to piesek, kurwa. Co jest ważniejsze? Ludzie czy piesek? No właśnie, o to jest pytanie, bo nasuwa mi takie głupie, może głupie. Ale słuchajcie, no trzeba być trochę tutaj nie tak. Są osoby, którzy mają zwierzaki i na przykład ja bym nie miał czasu tego, to kogoś poproszę, sąsiadów, znajomych, z rodziny, żeby ten czas, ten okres, gdzie tyle godzin pracuję, żeby ktoś przypilnował. A tu pod pachę, kurwa, kierowca, autobus pod pachę, żeby się zejszał, wyjszczał i na rzeczy, no kurwa. W ogóle to się zastanawiam, czy MPK w ogóle zwraca uwagi na to. No właśnie, tego typu będzie.